Robert, opowiedz o swojej roli, kogo grasz w filmie Układ Zamknięty. Moja postać nazywa się Piotr Maj, to jest jeden z trzech biznesmenów, którzy zakładają spółkę Nawar. I ta spółka według scenariusza filmu jest niszczona w wyniku intrygi uknutej przez prokuratora, granego przez Janusza Gajosa i naczelnika Izby Skarbowej w tej roli Kazimierz Kaczor. Myślisz, jesteś o tym przekonany, że takie sytuacje mogą mieć miejsce u nas? Scenariusz jest inspirowany prawdziwą historią. Prawdziwą historią właścicieli Krakmitu. Oczywiście jest to tylko adaptacja pewnych wydarzeń i pewnych faktów, więc nie wszystko to, co oglądamy w filmie, jest zgodne z rzeczywistością i tamtymi wydarzeniami, ale jednak takie rzeczy się wydarzają. Wydarzają się pewne nadużycia, wydarzają się rzeczy, w wyniku których ludzie tracą dorobek życia, tracą rodziny, tracą zdrowie, a nawet życie. Jak tobie się grało z elitą polskich dwóch wybitnych aktorów? Mówię tutaj o Januszu Gajosie i Kazimierze Kaczoru. Spotkanie z Januszem Gajosem i Kazimierzem Kaczorem to dla mnie olbrzymie wyróżnienie i olbrzymia przyjemność w pracy. Ja niestety nie miałem zbyt wielu scen do odegrania z panem Januszem, ale nawet sama możliwość obserwacji go przy pracy jest dla mnie dużą nobilitacją. Obejrzyjcie ten film w kinie. Obejrzyjcie Układ Zamknięty.